Witam wszystkich ponownie na moim kanale, Darek z tej strony. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z recenzją perfum, o których już dosyć dawno słyszałem i tak sobie zakodowałem, że jeśli kiedyś będą dostępne próbki, to postaram się je wykrzesać i zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Powiem Wam, że zainteresował mnie ten dom perfumowy, ponieważ no, sama cena do jakości, przepraszam, do sama cena perfum do pojemności, do samego opakowania, no tak mnie zintrygowała, a więc wzbudziło moje zainteresowanie, że i jakość może być na dobrym poziomie, ale o tym opowiem zaraz. Powiem Wam, że zbierałem się już do tego odcinka w tamtym tygodniu, ale tutaj strasznie pogoda się zmieniła, jest strasznie duszno, aż tak upalnie, tropikalnie, naprawdę aż się nie chce nic wąchać, żadnych perfum, bo mdli człowieka. Teraz też późno w nocy robię te perfumy, żeby to trochę wszystko opadło, żeby było trochę chłodniej, a też mi tutaj nie ułatwia, bo jakaś impreza jest na dole, ludzie mordę drą, ale spróbuję jakoś przez to przebrnąć. A więc bohaterem dzisiejszego odcinka, jeśli chodzi o dom, będzie to dom ze Szwecji, nazywa się Panadora. Zainteresowało mnie, powiem Wam, w szczególności same flakony. Same flakony, no oczywiście ja nie mam flakonu, będę się posługiwał, mam tutaj dwie próbki, ale same flakony wyglądają naprawdę zacnie, naprawdę fajnie, szczególnie te rogi jelenia jako zatyczka, jako korek, no robi to wrażenie, a więc nawet spojrzeć na sam wygląd flakonów to robi wrażenie, a więc przyciąga oko. Ja mam tutaj, ale to może po kolei nie będę mówił. A więc tak, mam dwie próbki i tak postaram się w kilku słowach mniej więcej powiedzieć, o co w nich chodzi i moje jakieś odczucia. A więc pierwszymi perfumami będą to perfumy, które się nazywają Panadora, a te nazywają się Aqua de Dora. Te to są perfumy sklasyfikowane jako drzewno wodne, drzewno morskie. I rzeczywiście coś w tym jest, ale ja tutaj trochę zaaplikuję jeszcze tak, żeby na bieżąco. Są takie wodnisto, przynajmniej na otwarciu, wodnisto, soczysto, cytrusowe, nawet aromatyczne, bardzo aromatyczne. Mamy tu grapefruit, skórka cytryny, jest ambroksan, jest figa, jest kasztan. Powiem Wam, że chyba pierwszy raz w życiu spotykam się ze składnikiem jako kasztan, jako składnik w perfumach. Nigdy chyba wcześniej, o ile mi wiadomo, nie spotkałem się z tym. Jest drzewo kaszmirowe, jest drzewo sandałowe. A więc patrząc na nuty, jakoś nie bardzo, przynajmniej ja, gdybym widział tylko nuty, nie bardzo bym stwierdził, że perfumy mogą zostać sklasyfikowane jako odbierane jako wodne. Ale powiem Wam, że coś jest. Nie wiem, może to ten ambroksan dodaje takiej jakby świeżości, wodnistej świeżości, coś w tym stylu. Ogólnie powiem Wam, że perfumy i te są sklasyfikowane jako męskie, o ile dobrze pamiętam. Powiem Wam, że to, co ja mam w próbce, one nie są jakoś za mocno wystrzałowe i powiem, że chyba raczej takie blisko skórne. Ja je miałem dwa razy, zaraz po tym jak dostałem próbki, ja je miałem dwa razy do pracy, ale powiem Wam, że no w takiej spiekocie na koszulce nie bardzo jakoś te testy wyszły, nie bardzo się to wszystko trzymało kupy, no bo w takim upale to naprawdę ciężko cokolwiek przetestować. Ogólnie perfumy, tak jak powiedziałem, otwierają się tak cytrusowo, troszeczkę słodko, ale rzeczywiście jest tutaj taki zalążek tej drzewności. Być może jest to przez drzewo sandałowe, być może to kaszmirowe.
Figa, kasztan, nie wiem, nie mam pojęcia, jak kasztan pachnie. Kasztan właściwie, jak się go bierze ze skórki, to tak nie bardzo pachnie. A jeść nie jadłem, więc smaku nie znam. Figa. Może. Powiem wam, że ciężko jest je opisać, ale gdybym ja miał powiedzieć, że te perfumy są tak typowo morsko, świeżo, że czy ja bym miał do czynienia z takimi perfumami świeżo morskimi, typowymi, to ja bym powiedział, że raczej nie, raczej nie. To dla mnie to są takie perfumy świeże z dodatkiem troszeczkę drzewa, może o delikatnym wydźwięku wodnym w ten sposób. Ogólnie powiem wam, że czegoś więcej się spodziewałem po tych perfumach. Nie jest źle, ale też jakoś nogi się pode mną nie ugięły. Może dlatego, że ja szukałem właśnie takich typowo morskich, wodnych klimatów w perfumach, tak jak już szukam od dłuższego czasu. Nie jest to jakieś nachalne szukanie, tylko po prostu jeśli coś przykuje moją uwagę, to wtedy rozważam załatwienie, kupienie próbki. A więc może też trochę pod tym względem ja się ustosunkowałem, że to mogło być takie perfumy, a tu się okazało coś innego. Nie do końca może te, ale ogólnie świeże, cytrusowo, troszeczkę drzewne perfumy, tak jak powiedziałem, na takiej troszeczkę płynącej fali wodnej, ale nie są to w mojej opinii takie perfumy typowo morskie. Męskie, chyba tak, chyba jednak męskie przez tą delikatną drzewną nutę. Powiedziałbym raczej, że jednak przeznaczenie dla mężczyzn. A więc to tyle. Powiem wam szczerze, że nie jest łatwo mi te perfumy opisać. Drzewno-morskie, dla mnie cytrusowo-drzewne, może w ten sposób, z malutką domieszką właśnie tej wodnistości. I tyle. Ja bym im dał jakieś, 6 na 10. Nie dałbym im więcej. Pierwsze, sama kompozycja, trochę, ja bym chciał trochę więcej od niej. Parametry też jakieś tutaj nie za bardzo, a więc 6 na 10. Chociaż tutaj jeden z widzów, z którym mam tak kontakt prywatnie, on mi właśnie wspominał o tych perfumach. On mi wspominał o tych perfumach, czy znam ten dom, a na drugi dzień mi przyszły próbki, bo akurat mu zakomunikowałem, że zamówiłem i niedługo zobaczymy, co tam się dzieje. I opowiadał mi o tych, że jemu akurat przypadły do gustu, bardzo mu się podobały. No ja nie podzielam tej euforii. I tyle, ale ogólnie perfumy nie są złe, nie są złe, ale jednak za tę cenę w mojej opinii nie, nie bardzo. Następnymi perfumami, już chciałem atakować, następnymi perfumami są to perfumy, tutaj się trochę więcej dzieje, to są perfumy Imperial Wood, tak się nazywają. I to są te perfumy drzewno takie przyprawowe. I tu jest naprawdę, tu jest dużo wszystkiego, tu jest tytoń, przyprawy, tymianek, cynamon, kakao, goździk, jest ud, bursztyn, skóra, kadzidło. Dobrze, że kadzidła nie ma jakoś specjalnie tutaj tak za dużo, bo dużo kadzidła w perfumach, tak samo jak z różą u mnie. Raczej wolałbym, żeby jak ma być, to żeby go było mało, a jak ma być go dużo, to żeby to było coś, co mi podpadnie. Ponieważ kadzidło też u mnie jakoś za bardzo miejsca nie zagrzeje. Tutaj od razu dostajemy naprawdę dużą taką solidną garść przypraw, oprawione wszystko w drzewie. Jest tutaj, można wyczuć kakao od razu. Kakao, cynamon, może goździk, skóry bardzo nie czuję, jakoś fajnie jest wkomponowana. Ale powiem wam jedną rzecz. Ja jak te perfumy testowałem i za każdym razem jak gdzieś tutaj sobie na rękę nakładałem, to powiem wam, że pierwsze takie wrażenie to tak jak trochę te perfumy dawały taki posmak świecy, takiego wosku.
coś mniej więcej w tym stylu. Taki właśnie wosk palony ma taki specyficzny zapach, to tutaj mniej więcej palony, może topiony, to tutaj mniej więcej coś takiego na samym otwarciu ja też dostaję. Ogólnie troszeczkę takie, ja bym powiedział, delikatnie wpadające w gourmand te perfumy. Z zachowaniem też ja bym dodał może troszeczkę takiej linii perfum z Bliskiego Wschodu, ponieważ jest tutaj dużo przypraw, jest ta drzewność, a więc coś takiego. Ogólnie są głębokie dosyć perfumy i tak jak mówię, balsamiczne też są. Agaru tutaj specjalnie jakoś nie wyczuwam. Najbardziej to chyba te nuty serca tutaj na samym początku i ogólnie później też są wyczuwalne, więc cynamon, kakao, kardamon, goździki, takie najbardziej perfumy, które ja tutaj wyczuwam, one chyba zagłuszają i start, i trochę później koniec, jak już po wyschnięciu dalej dają się we znaki, a więc wydaje mi się, że mogą trochę zasłaniać właśnie nuty bazy, tutaj agar, może skórę. Nie są złe perfumy, ale powiem Wam, że znowu parametry kuleją, nie są jakieś specjalnie te parametry takie. Powiem Wam, że też ubierałem je do pracy na koszulkę, było je czuć przez 3-4 godziny, a już później to tak delikatnie, delikatnie, a więc znowu cena do samej jakości tutaj mnie jakoś specjalnie nie zaskoczyła po takich naprawdę dosyć bogatych perfumach, ubranych bogato w nuty. Też spodziewałbym się czegoś więcej, a tutaj raczej tego ja nie dostałem. A więc tutaj jeszcze raz takie szybkie podsumowanie. Drzewno-przyprawowe perfumy, bardzo balsamiczne. I to mniej więcej tyle, co ja mógłbym powiedzieć o tych perfumach. Tym perfumom, jeśli chciałbym je zakwalifikować do tej grupy perfum właśnie takich drzewno-przyprawowych, dałbym im 6 tak samo. Nie dałbym im więcej. A więc to mniej więcej, co ja mam do powiedzenia o tych perfumach. A więc wydaje mi się, że portfolio tego domu jest więcej perfum, ale na podstawie tych dwóch próbek wydaje mi się, że mniej więcej wiem, o co tam biega i raczej o resztę ja nie będę się starał, chyba że coś mi przypadkowo wpadło. Nie zrobił dom na mnie jakiegoś specjalnego wrażenia, no ale właśnie po to są próbki. Po to są próbki, żeby nie kupować flakonów w ciemno, żeby nie dać się złapać w jakąś pułapkę, później żałować, wyrywać włosy i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że te perfumy nie są najtańsze. O ile pamiętam, mogę się mylić, ale coś tam było w granicach 250 euro chyba za, nie wiem nawet ile te flakony mają, chyba 100 ml, nie jestem pewien. W każdym bądź razie więcej niż 50 na pewno. A więc cena też robi swoje. Wrażenia specjalnie te perfumy na mnie nie zrobiły, ale tak jak wspomniałem, no, po to są próbki, po to się kupuje próbki, żeby później nie jęczeć, nie płakać po nocach. Wiemy, na czym stoimy i możemy zamknąć temat. A więc to by było tyle ode mnie. Piszcie pod spodem, jeśli wy mieliście kontakt z tymi perfumami, z tymi, o których ja mówiłem, albo z innymi, bo tak jak wspomniałem, portfolio jest dosyć bogate, jest tam kilka rodzajów perfum, a więc piszcie, jeśli mieliście doświadczenie z tymi perfumami, ja też się czegoś dowiem, widzowie też na pewno na komentarz spojrzą. Co do komentarzy, zostaw komentarz, zostaw kciuk, a my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!